Dzień dobry, kochani, witajcie w bodajże, jeżeli się nie mylę, jeżeli mnie moja pamięć nie myli, w 7 odcinku Przejdźmy Black Mesa. Ostatnio skończyliśmy w takim właśnie kompleksie biurowym i co tu dużo mówić, powinniśmy zacząć poszukiwania Zbyszka. Niestety nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest Zbyszek, więc te poszukiwania trochę mogą potrwać. I nie jestem do końca pewien, czy Zbyszka nie znajdziemy gdzieś w tych okolicach. O tym się jeszcze przekonamy! O Jezus, rewolwer! Wow, gin! O kurde, fela, skubańce jedne, no. W strasznie kiepskim momencie mnie dorwali dla mnie, naprawdę. W takim momencie, że nie byłem zbytnio w stanie się przed nimi obronić. Kurcze, felas. O! Znaliśmy kolegę Zbyszka. Pana Zdzisława. Panie Zdzisławie, jak się pan dzisiaj czuje? Musimy wrócić po Zbyszka. Ale panie Zdzisławie, chodź pan za mną. No, bardzo, bardzo ładnie. Bardzo się cieszę, że mnie pan posłuchał i podąża pan za mną. A tymczasem musimy Zbyszka znaleźć. Bez Zbyszka to jest... No to nie jest to samo, bądźmy sobie szczerzy. Ten pan, starszy pan zawsze sypnął jakimś fajnym żartem, jakimś miłym sucharem, a tymczasem nie ma go wśród nas, co nie jest dobrą rzeczą. Więc musimy go znaleźć. Kim ty się jesteś? Of course, I have my doubts that we'll live long enough to greet them. You think anybody's gonna believe all this? Trzeba się uleczyć, bo trochę nas te skubane Vortiganowie połechtali. You know where to find me. I'm going to stay here and wait for my colleagues. Nie podąż za nami. Niedobrze, to zara, jak my musimy z powrotem ściągnąć Zbyszka do nas? To jest dobre pytanie. Niestety obawiam się, że on chyba do nas już nie wróci, ale pójdźmy zaraz tam na dół. Bo to jest bodajże poprzednia lokacja, więc bardzo możliwe, że gdzieś go tutaj będziemy mogli zaraz znaleźć z powrotem. Zaraz to sprawdzę. Tak! Zbyszku, idę po ciebie! Gdzie ty teraz byłeś? To jest pytanie. Chyba w tą stronę. A w sumie powinienem powiedzieć w tę stronę, ale okej. Tak! Super, po prostu super, znalazłem cię. Jest! Nasza złota ekipa, przepraszam. Nasza złota ekipa, Drink Team jest w całości. Czyli teraz musimy tędy pójść. Tak, tutaj byliśmy, więc tędy musimy iść. Nie no, teraz to ja bym się na miejscu tych złych, przebrzydłych, obcych naprawdę, naprawdę bał. Pan Zdzisław i pan Zbyszek to jest doborowa ekipa i z nimi zawsze jest dobrze, zawsze jest śmiesznie i nic nam nie straszne. Lecimy. Szkoda tylko, że tej ekipy od razu nie miałem. No cóż, no. Lepiej późno niż wcale, jak to się mawia. Takie bardzo fajne i mądre przysłowie. Teraz z tą ekipą, jak już mówiłem, nic nam kompletnie nie grozi. Ups! Przypadkowy wystrzał. Zdarza się najlepszym. Zobaczmy, czy coś tutaj mamy. Tu się nie dostaniemy. Tu jest... trochę brzydkich pseudo-zombiaczków i trochę headcrabów spadło, ale na szczęście duet w postaci Zdzisława i Zbyszka jest nie do pokonania. Chodź, widzę, że jednego headcraba przepuścili. Ale luzik. Panowie zdecydowanie dają radę. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o tych państwa. Tędy? Nie, tam próbuję kogoś uleczyć. No, przepraszam. Łom i przechodzimy.
Ten niestety naszą ekipę nie przeprowadzimy. Niestety, ale zobaczmy, czy coś tutaj będzie dla nas. Niestety nie. Ale za to możecie przypatrzeć się bardzo miłej rzeczy. Mamy Time Cube, Time Cook, Time Defrost i Head Kraby. Możemy także podgrzać sobie dzięki tej tutaj super ekstra duper mikrofalówce. No i niestety wy musicie tu zostać. Z tego co mi się wydaje. Niestety nie ma innej opcji. No trudno, trudno, trudno. Okej, są zombiaczki, których trzeba się zdecydowanie pozbyć już samemu. Bez pomocy naszych wiernych druhów. Kurde, twardy. Twarde zombiaki są skubane, no. O, troszeczkę zdrówka. Bardzo milusio. I co teraz? Wchodzimy do chłodni. Musimy ciepło się ubrać. Dzień dobry. Przed czym uciekasz? Przed zombiakiem. No spudłowałem? No bez jaj. Wow. Chyba kraby pierdzielone. No jeszcze drugi był, o właśnie. Nie, nie będę dać mu nic na ciebie, skubańcu mały, latający, wkurzający tylko ludzi. No niestety nie. Musisz jakoś przeżyć w tym niezbyt przyjaznym, to będzie dla nas świecie. No dokładnie rzecz kompleksie, tak, ale cały świat nie zależy do zbyt pozytywnych dla jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Czy coś tu mamy? Nie. Ładne mięsko. Aż chciałoby się wziąć kilka gryzków z takiego smażonego mięska, albo upieczonego, albo cokolwiek takiego. Wow. Nie lubię tego zwierzaka. Oj, bardzo nie lubię. Wow! Kurde, ale wyrwaliśmy. Nie udało mi się niestety uniknąć jego strzału wymiocinami? Chyba można to powiedzieć, że to są wymiociny. Tak mi się wydaje. Tutaj tak, headcap jeden, który mnie trafił. Oż goddammit. To czuję, że to musimy zabrać. Tylko gdzie to możemy wsadzić? Tu, tak, tutaj. Nie zgadnijcie co. Trzeba je teraz tym przekręcić. O! Aha. Okej. Tylko co to nam daje? Aha. Aha. Spoko. Spoko, dobra. Niech im będzie. Co teraz? Tylko co teraz, tak? Tu przyszliśmy, tu nie byliśmy, bo był head crab. Kurde felas. Mamy tutaj belki u góry, więc jakoś tam będzie się trzeba tam dostać. Tylko jak? Tylko jak? To jest pytanie podstawowe. Jak się tam dostaniemy? Tu nie, tu nie. Tu też nie, tu też nie. Tutaj? Aha. No dobra. Zagadka rozwiązana. Trzeba dostać się tak. I przez szyby wentylacyjne. Jakaś niespodzianka nas czeka. O, jeden headcrabek, który nie sprawia żadnych problemów. Na szczęście wielkich. Grzecznie, dobrze wychowany. Head krabik. Wow. O, w sumie mały skrót. Milusio, nie powiesz. Nie pogadacie. Tutaj, tu. Jakby nie patrzeć, trzeba iść tędy. Tutaj droga zamknięta. A tu czeka nas kolejne wyjście z szybu.
Aha. Musimy cofnąć. Do momentu, dobra. Musimy cofnąć ten szyb. Znaczy nie szyb, tylko... tylko to cielsko. O. Teraz powinno być ok. Prawdopodobnie chyba tak. No. Dostawaj się. No i idziemy tutaj. Ponownie. Te same widoczki. Dobrze wam znane już na chwilę aktualną. I czy dobrze to przestawiłem? No nie do końca, ale może... Ale dobra. Nie jest idealnie, ale starczy. Bardzo, bardzo miło. I w dół. Uff. Ledwo, ale jednak refleks nie jest najgorszy. Powoli zaczynam wyrabiać się w używaniu tego łoma. Im dłużej oczywiście gra się w Black Mesa, tym bardziej przypomina się, że łom to naprawdę, naprawdę potężne narzędzie. I wystarczy tylko wiedzieć, jak go używać. Dzień dobry. Do widzenia. Tutaj kolejne... Nie, tego nie użyjemy. Tego nie pomalujesz, to je amylinium. Idziemy do góry. Wow. Nie wybuchaj przy mnie. Nie krzywdź. Dobra, nic mi się nie stało na szczęście. Przejdźmy dołem. I widzę, że trzeba tędy przejść. I znowu do szybu wentylacyjnego. Ciach, ciach. Ciach, ciach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te dwa headcraby, które do nas w naszą stronę zmierzały. Uczcimy ich pamięć minutą ciszy. Nie. Głupi pomysł. Bardzo głupi pomysł. A tu co jest? Aha, dostajemy się teraz po drugiej stronie. A, to Miłusio. Freeman! Good heavens! You gave me quite a scare! Don't count on the cavalry finding us down here, Doc. Żebyśmy mogli kolejnego kompana zwerbować? We can still climb. Oh. All right, you scout on up ahead. I'll stay here. Lead on. No to teraz drużyna nam się kurczę powiększa, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Zbyszku? Anno? Lead the way, Freeman. Zdzisławie? No i teraz tych dwóch panów musimy nazwać. Boże, gdzie jest ten jeszcze jeden? Gdzie on jest? Został tu, poszedł z nami, został. Ty będziesz Zenon. Zenon. Zenon, poznaj Zdzisława i Zbyszka i Annę, a ty jesteś... Ty jesteś, daj mi tu, Zdzisław, Zbyszek, Zenona już znasz, Annę możesz poznać. No to ekipa, naprzód! Tutaj nie przekręcimy nic, ale czy... No, myślałem, że tu będzie wieżyczka. Wow! Zabijcie Hama, zabijcie! Dobra robota. Good job. Mamy zombiaka, z którym raczej powinniście sobie bez problemu poradzić. W trójkę. Ej, to jest dobra rzecz. Taka ekipa to jest po prostu super rzecz. Vortigany, my się chowamy. Chowamy się, powiedziałem. Trochę im pomożemy, żeby nie było. Żeby nam żaden nie padł. Jest git. I jest git. Przeładujmy sobie rewolwer. Bo nie wiadomo, kiedy nam się przyda. To, ho, ho. Ładny headzik usiadł. Wow! No kurde, co za głupi gnój. Aż, god damn it. No, musimy tędy wyjść. Czy coś tutaj jest? Nie, tu mamy po prostu ładny widok na stołóweczkę. Black Mesa. I tu niestety chyba będziemy musieli się
moi drodzy państwo, pożegnać. W sumie szczerze powiedziawszy nie za bardzo cieszy, bo byliście naprawdę bardzo, bardzo fajną ekipą. Bo pożegnania nadszedł czas, niestety. Ten pan widzę, postanowił się wychilloutować i sobie po prostu usiadł, tak po ludzku. A tymczasem my musimy zasejwować nasz progres i skoczyć, wykonać skok wiary. Jerońmo! Wow! No to nam trochę nie wyszło. Dobrze, że sejwowałem. Miałem, kurczę, przeczucie, więc jeszcze raz. 3, 2, 1, skaczemy! Dobra, udało się. Wy tam lepiej nie skaczcie, nie bądźcie na tyle głupi, bo będziecie chcieli skoczyć. Kto się tam trzyma? A, ten pan! Kurczę, gdybym mógł, to bym ci naprawdę pomógł, ale jesteś zdany tylko na siebie. Dasz radę! Drugą rękę! Drugą rękę! Chwyć się drugą ręką, półgłówku! Nie mogę patrzeć. To się źle skończy. To się na bank źle skończy. I co? Jednak dajesz? Wróć! Nie dałeś rady. No trudno. Jak się jedną ręką trzyma, to się nie dziwię. Jak się nie używa quick save'a i quick load'a, to także tak to się kończy! Uff, udało się. Pyk! Chwila, to trzeba? Musimy tu jakoś to przestawić? Nie, nie możemy przestawić tego. No trudno. I co teraz? Ta winda działa? Ciekawe. Ciekawe, jak to bym odpalił. Coś tutaj jest? Nie. Aha. Loading screen. No i po ładowaniu. We've got hostiles. Coś przeczuwam, że ten etap gry będzie gruby, więc wydaje mi się, że warto będzie go zapoczątkować od nowego odcinka. Wybaczcie, że poprzedni odcinek, ten szósty odcinek Przejdźmy Black Mesa, był dosyć chaotyczny, ale nagrywałem go w dość spartiańskich warunkach, więc trochę nie wyszedł tak, jak do końca chciałem. Tymczasem ten siódmy wydaje mi się, że był chyba trochę krótki, nie wiem dokładnie ile, potem dopiero sobie sprawdzę, będę to wszystko obrabiał. Był dość krótki, ale na pewno dość przyjemny do oglądania, a na pewno przyjemny do nagrywania. Więc w takim przypadku widzimy się w następnym odcineczku, a dokładniej w odcinku ósmym, który pojawi się następnego dnia, gdy to oglądacie. Więc trzymajcie się i do następnego zagrania w Black Mesa, a może nawet zobaczenia w Black Mesa. Kto wie, kto wie, kto wie. Trzymajcie się i pa pa!